Siemanko YouTube, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, dlaczego wolę styl żywienia typu IFYM od sztywnej rozpiski diety. Zapraszam. Po pierwsze, taką dietę bardzo łatwo ułożyć sobie samemu. Wystarczy znaleźć w internecie kalkulator, który pomoże nam wyliczyć nasze zapotrzebowanie. Ja podam Wam w linku w opisie filmu kalkulator, którego ja najczęściej używam i który według mnie jest najdokładniejszy. Po drugie, zauważymy, że żeby chudnąć potrzebny jest deficyt kaloryczny, a żeby tyć surplus kaloryczny, nie ma tu żadnych super produktów oraz super ilości posiłków, które nam w tym pomoże. Nie, nie. Liczy się tylko dzienny bilans kaloryczny i oto cała magia. Po trzecie, uczymy się, z czego czerpać dany makroskładnik. Będąc na diecie typu IFYM, często korzystamy z programów typu MyFitnessPal czy Fitatu. Wpisujemy tam nasze cele, co do kalorii i co do makroskładników. Dodając dany produkt do naszej listy, widzimy, czego on jest źródłem. Widzimy, że białko pochodzi z mięs, z nabiału. Będąc na sztywnej rozpisce diety, gdzie mamy podane produkty jak na tacy, no niestety nie jesteśmy tego tak bardzo świadomi, co często powoduje, że nawet gdy przytrzymamy taką dietę odpowiednio długo, po jej zakończeniu wracamy do starych nawyków żywieniowych, bo nie wyrobiliśmy sobie nowych. Na IFYM wyrabiamy właśnie zdrowe nawyki żywieniowe i wiemy, jak mniej więcej powinniśmy jeść. Więc to ułatwia nam dalszą przygodę z komponowaniem, kreowaniem naszej sylwetki. Po czwarte, jemy o takich godzinach, kiedy jest nam wygodnie. Nie mamy rozpisanej sztywno posiłków, o której godzinie mamy zjeść. Często na rozpiskach diety jest tak, że jemy co 2-3 godziny, bo przecież to przyspiesza metabolizm. Co oczywiście jest bzdurą. Ilość posiłków ma być dopasowana do naszej osoby, jest to coś, co musimy dopasować indywidualnie. I o ile już zrozumieliśmy, że do chudnięcia jest potrzebny deficyt, po to, żebyśmy przytyli, jest potrzebny surplus, to wiemy, że ta ilość posiłków będzie miała marginalny wpływ na naszą sylwetkę. Więc tak naprawdę możemy jeść tak, jak jest nam wygodnie. Jeśli lubisz dobrze zjeść, jeśli lubisz najeść się posiłkiem, wybierasz liczbę posiłków, na przykład 3. Jeśli nie lubisz się za bardzo obżerać, zjedz sobie tych posiłków 5 czy nawet więcej. Musisz to po prostu dopasować pod siebie, tak żeby było to dla Ciebie wygodne. Po piąte i myślę, że najważniejsze, nie mamy czegoś takiego jak zakazane produkty. Wiecie, jak to jest z zakazami. Jeśli czegoś nam kiedykolwiek zakazano, czy jak to byliśmy mali, czy teraz, kiedy jesteśmy na przykład właśnie na diecie, produkty zakazane, rzeczy zakazane działają na nas tak, że chcemy tego dwa razy mocniej. I nawet jeśli nie zjemy tej rzeczy, to i tak po zakończonej diecie najczęściej bywa tak, że rzucamy się na dane produkty bez opamiętania i po prostu jemy je w takich ilościach, że wracamy do punktu wyjścia. Gdy stosujemy IFYM, po prostu wliczamy tego batona, te chipsy, czy cokolwiek innego, kebaba, McDonalda. Zachowujemy przy tym chłodną głowę. Jesteśmy świadomi tego, że ten produkt czy ten posiłek nie będzie tak objętościowy, bo są to produkty czy posiłki gęsto kaloryczne, ale świadomie to wliczamy i zachowujemy właśnie zdrowy rozsądek w tym wszystkim. Osiągamy dalej swój cel, bo jesteśmy w deficycie, czy gdy jesteśmy w surplusie, również osiągamy cel. Po szóste, urozmaicamy swoją dietę. Niestety jest tak, że będąc na rozpisce diety, te posiłki codziennie wyglądają podobnie albo bardzo podobnie, różnią się powiedzmy jakimś dodatkiem. No i jest to monotonne i po jakimś czasie nie możemy po prostu już patrzeć na dany posiłek. Będąc na IFYM, tak naprawdę codziennie możemy jeść coś innego, jeśli oczywiście nasze cele makroskładnikowe i kaloryczne będą się zgadzały. To jest naprawdę dużym ułatwieniem, bo możemy naprawdę
sporo kombinować. Jedyne, co nas ogranicza, to nasza wyobraźnia. I postaram się Wam tu podać kilka swoich posiłków. Naprawdę uwierzcie mi, że można tak jeść i można dalej osiągać swoje założenia. Po siódme, elastyczność. Na pewno nie sprawdzi się to na rozpiskach diety, bo na rozpiskach diety nie jesteśmy po prostu świadomi tego, ile danego dnia zjedliśmy. Jeśli jesteśmy na IFYM, wiemy, ile dokładnie do danego momentu zjedliśmy. I po prostu zdarzy się taki dzień, że nie mamy ochoty na więcej. Co w takim wypadku robimy? Będąc na IFYM, możemy po prostu nie jeść dzisiaj, no bo nie mamy ochoty, nie wciskajmy tego żarcia na siłę. Zjedzmy mniej, wyrównajmy to w następnym dniu, czy po prostu w tygodniu. Tak samo jest, gdy mamy ochotę na zjedzenie więcej. Po prostu danego dnia zjedzmy sobie więcej, wyrównajmy to w skali tygodnia, tak żeby kalorie w skali tygodnia były adekwatne do naszych celów. Będąc na rozpisce diety, niestety jest tak, że jeśli nie zjemy danego posiłku, to tak naprawdę nie wiemy, jakiej ilości kalorii nie zjedliśmy i będzie to po prostu tak jakby na naszą stratę, bo nie będziemy w stanie wyrównać tego następnego dnia, czy nawet w tygodniu, no bo tak naprawdę nie wiemy, ile zjedliśmy. Więc to jest ogromny minus, myślę. Tak samo nie będziemy mogli sobie pozwolić na zjedzenie więcej, no bo jak możemy zjeść więcej, skoro mamy tak podane w rozpisce? No nie możemy po prostu, bo nie schudniemy. To jest dziwne, bo powinno być to wszystko dopasowane do nas. No są takie dni, że mamy ochotę na więcej, są takie dni, że nie mamy ochoty jeść i powinniśmy sobie to tym tak żonglować. O. Po ósme, imprezy. Często jest tak, że osoby, które mają rozpiskę diety na imprezach, nie piją, czy nie zjedzą ciasta, czy tej goloneczki, na której widok śliny im dosłownie cieknie, bo oni nie mogą, bo są na diecie i jeśli zjedzą dzisiaj, to reszta całe 12 tygodni pójdzie na marne. No i tak właśnie dużo ludzi podchodzi i ogranicza swoje możliwości zabawy. Nie, w ogóle nie cieszą się życiem, po prostu są zamknięci i myślą, że nie mogą, bo po prostu zrujnuje to ich sylwetkę. Co jest takim, że tak powiem, debilnym podejściem, bo tak naprawdę jeden dzień nie zmieni dużo w naszej sylwetce. Będzie to cofnięcie się powiedzmy o 4 dni, jeśli redukujemy, jeśli jesteśmy na masie, no to tak naprawdę dużej różnicy nam to już w ogóle nie zrobi. Po prostu przytyjemy może 200 gram więcej w tym dniu i to by było tyle. Naprawdę, jeśli nie jesteś zawodnikiem, to nie zachowuj się jak zawodnik. Jeśli nie masz zawodów za 2 tygodnie, to zjedz sobie na tej imprezie. Pobaw się na tym weselu, wypij, zjedz. Ochłoń trochę, odpocznij od tego jedzenia. Pozwól sobie na to, na co masz ochotę i uwierz mi, że będzie dobrze. I właśnie dlatego nigdy nie rozpiszę sztywnej rozpiski diety żadnej osobie. Wolę po prostu ze swoimi podopiecznymi pójść na taki układ, że jeśli sami jeszcze nie potrafią do końca komponować posiłków, to umawiamy się na daną godzinę i komponujemy mu posiłki na kolejny dzień. Z reguły po tygodniu czy po kilku tygodniach, powiedzmy maksymalnie myślę 2, taka osoba będzie już na tyle ogarnięta w tym temacie, że nie będzie miała większego problemu z komponowaniem posiłków. Nieraz już pisały mi te osoby, że są po prostu zdziwione, że kiedyś wytrzymywały na sztywnej rozpisce diety. Bo na przykład, o, wypadnie ci wyjazd, nie masz swoich pojemników i co zrobisz? Szok, nie? No, nic nie zrobię, nie mam moich posiłków, więc mogę żreć co chcę. Jeśli jesteś na IFYM, idziesz do sklepu, wybierasz produkty, które są ci potrzebne, wliczasz to i trafisz w swoje założenia. Dalej realizujesz cel. I właśnie tak powinno być. Tylko, że ludzie nie są do końca właśnie świadomi i mam nadzieję, że powoli będzie się to zmieniało. To by było na tyle, dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Zapraszam na mój fanpage oraz na Instagrama, gdzie bardzo często właśnie dodaję przepisy, fit, które możecie sobie spokojnie wliczyć bilans. Będzie smacznie i zdrowo i tak naprawdę, jeśli coś Wam zasmakuje, to dajcie mi znać, bo daje to kopa motywacji. Jeśli ktoś do Was napisze, że Wojta super, smak 10 na 10 petarda, wtedy wiem, że robię coś dobrego i wiem, że nie przestanę. Chociaż i tak wiem, że nie przestanę, ale
miło usłyszeć coś takiego od Was. Także zapraszam, jeśli byście mieli jakieś pytania do komentarzy, czy do wiadomości prywatnej na Facebooku, czy na Instagramie. Naprawdę staram się odpowiadać na wszystkie pytania. To było na tyle. Boom. Bądźcie silni.